Hydraulicy nie chcą, abyś o tym wiedział. Kiedy zatka ci się toaleta, nie używaj gorącej wody do rozpuszczenia zanieczyszczeń. Nie musisz też kupować przepychacza, który tak często nie radzi sobie z zatorem, dlatego dzisiaj pokażę ci najlepszy sposób. Jest bardzo prosty. Wymaga tylko worka. Użyj zwykłego worka na śmieci. Owiń go ciasno wokół muszli klozetowej. Użyj worka o pojemności 60 litrów, ten najlepiej pasuje – gdy to zrobisz, opuść deskę sedesową. Deska powinna być sucha, aby worek dobrze przylegał. Upewnij się, że worek jest prawidłowo rozciągnięty pod deską i nie dostaje się pod niego powietrze. Powinien być na tyle szczelny, żeby dawać lekki efekt sprężystości. Aby dodatkowo uszczelnić worek, usiądź na desce sedesowej. Dopiero teraz możesz spróbować spuścić wodę. Jeżeli worek dobrze przylega, wytworzy się ciśnienie i nałożony worek zadziała spuść wodę kilka razy, jeśli zbiornik na wodę na to pozwala. To powinno rozwiązać problem bez przepychania rur. Będziesz zaskoczony, gdy toaleta znowu będzie drożna. Tak pozbędziesz się nieprzyjemnych niespodzianek, które mogą cię spotkać w łazience. Zapal zapałkę i wrzuć ją do toalety. Jeśli raz wypróbujesz tego triku, to już zawsze będziesz to robić. A dlaczego? W toalecie bardzo często trzeba walczyć z brzydkimi zapachami. Większość osób stosuje do tego środki chemiczne i masę odświeżaczy. Jest jednak dużo prostszy sposób zapal zapałkę w toalecie. Jest to najlepszy trik na pozbycie się brzydkiego zapachu i jeden z najtańszych. Smród w toalecie pojawia się najczęściej po załatwieniu swoich potrzeb. Niestety bardzo długo unosi się on w powietrzu i zwykle próbujemy go maskować za pomocą odświeżaczy w aerozolu. Możesz to zrobić dużo szybciej i taniej. Wystarczy pudełko zapałek. To najtańszy i najmniejszy odświeżacz powietrza. Zapal zapałkę i wrzuć ją do toalety. Najpierw pozwól jej się wypalić prawie do końca. Nie wrzucaj całej zapałki, bo może zatkać odpływ. Po prostu zapal zapałkę, poczekaj, aż się wypali prawie do końca i wtedy ją wyrzuć. Gaz tworzący się po zapaleniu zapałki doskonale niweluje wszystkie brzydkie zapachy w łazience. I to w jedną sekundę. Dla dodatkowego trwalszego efektu, możesz przy toalecie zostawić zapaloną świeczkę? Ona również usunie niechciany zapach. To prosty sposób na dom pachnący czystością i świeżością. A dodatkowo, sposób na dom wolny od owadów i szkodników. Nie miałam jeszcze nigdy tak ładnego zapachu w domu. Uszykuj miseczkę oraz sól morską. Wsyp cztery łyżki soli do naczynia, wyrównaj ją łyżką. Teraz uszykuj mniejszą miseczkę i wlej do niej łyżkę spirytusu i łyżkę wody. Ważne, żeby proporcje się zgadzały. Przelej to do miski z solą. Dokładnie wymieszaj sól. Spirytus przedłuży działanie odświeżacza. Ugnieć znowu wszystko. Dodaj miarkę ulubionego płynu do płukania tkanin. Wymieszaj wszystko i ugnieć. Dodaj pięć kropelek olejku z eukaliptusa. Ten olejek przyjemnie pachnie, ale odstraszy muchy, komary i mrówki, jako kolejny odstraszacz. Na górę wbij goździki. Dla nas mają cudowny zapach, a dla owadów odstraszający. Teraz twój odświeżacz jest gotowy. Możesz rozstawić go w domu. Najlepsze miejsca to okolice okna, stolik bądź łazienka. Ten odświeżacz odstraszy robaki w domu. One nienawidzą tego zapachu. Wydasz na niego grosze, a efekt jest nieziemski. Będzie pięknie pachnieć przez długi czas. Nie wyrzucaj pustego wkładu odświeżacza. Twórcy odświeżaczy powietrza nie chcą, abyś o tym wiedział. Jeśli skończył ci się odświeżacz powietrza, mam trik, aby nadal pięknie pachniało w całym domu. Nie musisz kupować nowego wkładu. Tak zrobisz domowy odświeżacz za grosze. Wystarczy, że stworzysz tą nieziemską miksturę. Twój odświeżacz będzie jak nowy. Uszykuj sobie miseczkę. Wlej do niej trzy łyżki spirytusu. Rozcieńcz go łyżką wody, wsyp około łyżkę goździków. Do mikstury dodaj dwie łyżeczki płynu do płukania, aby nadać przepięknego zapachu. Wszystko dokładnie teraz musisz wymieszać, aby połączyć składniki. Przelej zawartość miseczki do pojemnika po olejku wraz z goździkami. Dzięki temu dłużej będą oddawać swój zapach. Na sam koniec włóż na miejsce rurkę i zakręć butelkę. Możesz nią dodatkowo wstrząsnąć. Teraz już tylko włóż odświeżacz do kontaktu i poczekaj aż uwydatni się przepiękny zapach. Dodatkowo goździki odstraszają owady takie jak komary, muchy i mrówki, dom będzie pachniał pięknie i będzie wolny od owadów. Zalej aspirynę płynem do płukania tkanin. Te dwa produkty wspaniale działają razem, a ty przestaniesz marnować pieniądze na coś, co możesz mieć za pół ceny. A żeby tak się stało, oto co musisz zrobić. Weź Trzy tabletki aspiryny. Jeśli masz przeterminowane tabletki aspiryny, to weź właśnie takie. Połóż je na kawałku ręcznika papierowego i zawiń. Rozdrobnij tłuczkiem. Proszek z aspiryny wsyp do dużego naczynia i zalej dwoma szklankami gorącej wody. Rozpuść proszek w wodzie. Dodaj trzy łyżki octu spirytusowego. Następnie dwie nakrętki dowolnego płynu do płukania tkanin. Oraz dwie łyżki płynu do naczyń. Dolej kolejne dwie szklanki wody, może być zimna. Wymieszaj dobrze i przelej wszystko do butelki. Ja wykorzystałam pustą butelkę po płynie. Zrób otwór w nakrętce otwieraczem do wina. Tak będzie łatwiej korzystać z tego płynu. Możesz też płyn przelać do butelki ze spryskiwaczem. Oto najlepszy produkt do czyszczenia podłóg. Jeśli masz brudne panele, użyj go. Taki płyn usuwa plamy i zabrudzenia, dezynfekuje powierzchnie podłogi. Jednocześnie ładnie pachnie, ale jego zapach odstrasza owady i insekty. Możesz też używać go do mycia podłogi w łazience, a zwłaszcza do czyszczenia okolic toalety. Możesz go używać w każdym pomieszczeniu i cieszyć się czystą, lśniącą podłogą. Już nigdy więcej nie użyjesz płynu do płukania tkanin. Kiedy następnym razem płyn do płukania będzie ci się kończył, zastanowisz się dwa razy, czy kupić nowy. Zaraz dowiesz się, dlaczego zamiast płynu ze sklepu używam tylko tego płynu. Chodzi o skład płynu do zmiękczania tkanin. Wiele substancji jest toksycznych, ale to nie wszystko. Związki powierzchniowo-czynne, które odpowiadają za tę niezwykłą miękkość tkanin, mogą uczulać i wywoływać alergie. Taki płyn do płukania tkanin nie jest więc produktem bezpiecznym dla zdrowia. Związki chemiczne w jego składzie nie są też obojętne dla środowiska pomyśl następnym razem o tym kiedy będziesz wyciągał miękkie i miłe w dotyku ubrania i ręczniki lepiej więc używać innego płynu takiego który sam możesz zrobić w domu wystarczy rozpuścić w wodzie jeden produkt i będziesz miał gotowy płyn do płukania tkanin nie jest szkodliwy do naczynia wlej 100 ml wody wsyp dwie łyżeczki sody oczyszczonej Wymieszaj, aby soda się rozpuściła. Jeśli zależy ci na pachnącym praniu, dodaj ulubiony zapach w postaci olejku eterycznego. Kilka kropel wystarczy. I to wszystko. Masz gotowy zamiennik do sklepowego płynu do płukania tkanin. Wystarczy jedna miarka takiego płynu, wlej go do przegródki w pralce na płyn do płukania. Najczęściej jest to środkowa przegródka oznaczona kwiatkiem. I gotowe. Możesz prać już ubrania bez obaw, że znajdują się na nich uczulające składniki. Przepis na precyzyjne usunięcie tłuszczu i przypalonego jedzenia z kuchenki. Zapal świeczkę. Przygotuj butelkę z nakrętką. Nakrętkę przytrzymaj przez chwilę na świecą. Powinna zmięknąć, tak, żeby była elastyczna. Za pomocą metalowego śrubokręta wygnij ją, tak, żeby powstał szpic. Gdy stwardnieje, weź nożyczki i odetnij jego końcówkę. Do pojemnika wsyp miarkę sody oczyszczonej. Ma ona silne działanie czyszczące. Następnie dodaj miarkę płynu do mycia naczyń. Skutecznie poradzi sobie z tłustymi plamami. Trzeci składnik to ocet. Wlej pół szklanki. Wymieszaj całość, żeby powstał jednolity płyn. Powinien być trochę gęstszy od wody. Za pomocą lejka przelej go do butelki. Zakręć ją, przygotowaną wcześniej zakrętką, jej kształt sprawi, że korzystanie z tego płynu będzie jeszcze przyjemniejsze. Teraz wystarczy lekko wstrząsnąć buteleczką i nanieść płyn na kuchenkę, polej ją obficie. Dzięki lejkowi w nakrętce można z łatwością dozować ilość płynu. Następnie zwykłą gąbką przetrzyj kuchenkę. Plamy i przypalenia schodzą od razu. Tą miksturę można wykorzystać też w łazience. Butelka precyzyjnie pomoże zaaplikować płyn pod kołnierz toalety. Ocet i soda świetnie poradzą sobie z kamieniem z wody. Płyn dezynfekuje i może być świetnym zamiennikiem chemicznych środków.